Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki i zapraszam do prognozy z kart Tarota na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca odnośnie miłości. Proszę Państwa, pierwsza część filmu będzie dotyczyła osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie się odnosiła dla samotnych raków, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą Wam powiedzieć. Jak zwykle talię mam już potasowaną, teraz ją tylko przełożę i już patrzymy, co tam się u naszych raczków dzieje w związkach. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Cztery buławy. Co Wasz partner myśli o Was? Księżniczka kielichów, czyli paś kielichów. Co czujecie do swojego partnera? Trzy denary. Co Wasz partner czuje do Was? Księżyc. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Dwa kielichy. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Król denarów. Jak traktujecie swojego partnera? As denarów. Jak Wasz partner traktuje Was? Pustelnik. Ok. Kochani, co jest między Wami lub kto jest między Wami? Co Was łączy lub kto Was łączy? Co Was dzieli? Rycerz kielichów. Najbliższa przyszłość. Sześć mieczy. Dalsza przyszłość. Trzy miecze. I koniec miesiąca, początek marca. 10 kielichów. No to trochę sobie popłaczecie, ale jednak będzie dobrze. W tle czytania 4 denary. No dobrze. Kochani, na początek ogłoszenia parafialne, że tak powiem. Pamiętajcie, moi drodzy. Tu jest Wasza energia, tu energia Waszego partnera, ale może tak się zdarzyć, ponieważ jest to czytanie ogólne, że te energie się zamienią miejscami. Jeżeli ta strona bardziej rezonuje z Waszą osobą, a ta z osobą partnera, to po prostu sobie to poprzestawiajcie i dopasujcie do swojej sytuacji życiowej. To jest raz. Dwa. Jeżeli czytanie z Wami nie rezonuje, to pod tym filmem wkleiłam link do takiej strony, na której możecie sobie obliczyć swój znak ascendentalny. Jeżeli znak słoneczny z Wami nie rezonuje, to może znak ascendentalny coś Wam więcej powie odnośnie Waszych problemów w relacji. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne nie dla wszystkich. Jeżeli Wasza sytuacja w związku jest ustabilizowana, naprawdę nie macie problemów, kochacie się z partnerem, nie wyczuwacie czegoś złego, to naprawdę nie jest to czytanie dla Was, ponieważ karty ściągają te osoby, które mają jakieś problemy, dylematy, jakieś rozterki, jakieś wątpliwości, podejrzenia. To są czytania dla tych osób. Przecież jak jesteście szczęśliwi, nie musicie zaglądać w karty, prawda? Więc o to tu w tym wszystkim chodzi, więc się nie obrażajcie. Podejdźcie do tego jako do zabawy i mówię, wyciągajcie tylko te karty dla siebie, które z Wami rezonują, które pasują do Waszej sytuacji życiowej. Dobrze, koniec kazania, tak powiem, przechodzimy do czytania. Mówiłam już o energiach, mówiłam. Dobrze, moi kochani, zaczynamy.
Kochani, co wasz partner, nie, co wy myślicie o swoim partnerze najpierw? Cztery buławy. Cztery buławy mówią o tym, że budujecie razem dom i rodzinę. Być może jesteście już w jakiejś poważniejszej relacji, mieszkacie razem, być może macie dzieci. No i chcecie, żeby tak pozostało, tak? Chcecie tej stabilizacji, chcecie tej pełnej rodziny, tego ciepła takiego rodzinnego. Takiego, zobaczcie, stałego fundamentu. Ten domek na tym drzewie jest zbudowany na takim solidnym dębie, tak? Jest to wszystko mocne, stabilne. Jednocześnie jest tutaj radość dzieci, szczęście, tak? Więc no, stabilizacja. Stabilizacja, takie solidne fundamenty, usiedlenie się, zasiedlenie, uziemienie, zakorzenienie. Wszystko takie mocne, trwałe. I wy chcecie takiego prawdziwego domu, takiej rodziny. Co czujecie do waszego partnera? Jesteście bardzo konkretni. Tu jest czysty konkret. I wy oczekujecie tego na piśmie, że tak powiem. Chcielibyście to przypieczętować jakąś umową, więc zależałoby wam na tym, żeby jednak wziąć ślub albo w jakiś na inny sposób zalegalizować wasz związek, tak? Że jesteście po prostu pełną rodziną, nie tylko w domu, gdzie mieszkacie, ale też na papierze, w sprawach różnych urzędowych. Normalnie według prawa jesteście małżeństwem. Jakie są wasze zamiary w stosunku do waszego partnera? Bardzo się kochacie, traktujecie go jako swoją drugą połówkę, chcecie się z nim spotykać, chcecie z nim randkować, chcecie z nim być, chcecie z nim przeżywać to uczucie, tak? Więc takie są wasze zamiary. Kochacie partnera, uważacie, że jest to wasza bratnia dusza, że jest to ktoś przypisany wam od losu i po prostu chcecie spędzić z nim resztę życia. Ofiarowujecie mu swoje uczucie, czujecie się z nim dobrze, chcecie po prostu z nim być. I teraz tak. Co myśli o was wasz partner? Wasz partner z kolei, mamy tu kartę pazia kielichów, myśli troszeczkę jak dziecko. Nie jest gotowy na poważny, stały związek, tak? Boi się tego. Tak naprawdę odwrócony jest do tej sytuacji tyłem. Jeszcze gdzieś tam buja w obłokach. Jeszcze jest jakiś rozmarzony, rozemocjonowany, przewrażliwiony na tym punkcie. Niestabilny tak emocjonalnie. Raz może się cieszyć na ten pomysł, raz znowuż może obgryzać paznokcie i rwać włosy z głowy, jak tu wybrnąć z całej tej sytuacji, bo wy tak nalegacie na to, żeby wreszcie ustabilizować tą waszą sytuację, tak? Bo ewidentnie tutaj po waszej stronie wy chcecie domu, rodziny i wy chcecie konkretów. Wy chcecie to mieć na piśmie, na umowie. Chcecie się ugadać i chcecie razem być, być szczęśliwi w związku, tak? A on tu odcieka od tego, on jeszcze nie wie sam, czego chce, troszeczkę jest naiwny, trochę przewrażliwiony, rozemocjonowany, tak? I co ma w sercu? W sercu ma księżyc. A co mówi księżyc? Księżyc mówi, że boi się zakochać. Boi się otworzyć serce, nie wiem, czy no, faktycznie nie jest jeszcze na to gotowy. Buja gdzieś tam w obłokach, jakoś to wszystko patrzy przez różowe okulary w krzywym zwierciadle, jakoś nie odnajduje się w tej sytuacji. Może też tak być, że jeszcze coś tam w tym sercu ukrywa, jakieś tajemnice tutaj mogą być, tak? Coś jakieś niewyjaśnione, coś w tym sercu jeszcze na dnie leży, może jakaś stara dawna miłość, nie wiem. Jego zamiary w stosunku do was. On w stosunku do was jest szczery, lojalny. Król denarów jest to zazwyczaj dobry ojciec. Jest to mężczyzna starszy, po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk, panna lub koziorożec. Bardzo majętny, pracowity, wręcz bym powiedziała pracoholik. I teraz jego zamiary w stosunku do was. Jest, uważam, po pierwsze, przepracowany, bardziej będzie myślał o pracy niż o was, bardziej myśli tutaj o sprawach materialnych, o dorabianiu się, o tym, jak funkcjonuje firma, czy jest wszystko w porządku, czy jego pieniądze, że tak powiem, na koncie rosną, niż wy. Na razie to bardziej, ta strefa materialna go interesuje. Z drugiej strony może on wam zaoferować jakiś układ pod tytułem on wam coś ofiaruje, pod warunkiem, że wy nie będziecie się czepiać o to czy o tamto, tak? Więc możecie pójść na jakiś kompromis, jakiś układ pomiędzy właśnie partnerami na zasadzie coś za coś. Więc taka tutaj jest historia. I teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera?
mamy tutaj asadynarów. I tak, dla jednych raków będzie to osoba bardzo droga, bardzo cenna, tak jakby Pana Boga złapały za nogi. Ta znajomość bardzo Wam się opłaca i jest to konkretny partner, którego po prostu chcecie mieć na całe życie. Nie wyobrażacie sobie nikogo innego. On jest dla Was bardzo drogi, idealny wręcz. Wiecie, że zapewni Wam byt materialny, zapewni Wam dach nad głową, dobrze zarabia, więc na pewno będzie go stać na utrzymanie Waszej rodziny. Jest dla Was po prostu wszystkim. Jest dla Was bardzo drogi, bardzo, bardzo zależy Wam na nim. Z kolei Wasz partner ma kartę pustelnika. Pustelnik mówi o tym, przepraszam Was troszeczkę ochrypą, ale to już kolejny filmik pod rząd, więc trochę się nagadałam. Pustelnik mówi nam, że on odwleka. Odwleka podjęcie decyzji, on jeszcze się waha, on jeszcze chce w samotności przemyśleć wszystko, on jeszcze po prostu chce zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, czy to faktycznie to. On się troszeczkę boi osaczony, taki przez Was zdominowany może nie, ale tak po prostu w kozi róg zapędzony, tak, że on nie może po prostu uciec i tak już go po prostu przed faktem dokonanym postawiliście, że on po prostu boi się. Boi się, że no... nie będzie mógł zmienić zdania, nie będzie mógł wybrać tej sytuacji, dlatego odwleka, tak? I tak naprawdę nie jest gotowy. Może być taka sytuacja, że będziecie się schodzić, że będziecie się rozchodzić, że będziecie, że on będzie uciekał, będzie chciał być w jakiejś tam izolacji od ludzi, od Was, w jakiejś separacji, ale później będzie wracał, będzie przepraszał, bo tak naprawdę on jeszcze nie znalazł sobie tej decyzji. On musi podjąć tą decyzję, a on jeszcze tego nie znalazł. Nie, uważa, że nie znalazł jeszcze tej swojej drogi życiowej, że to nie jest być może jeszcze to. I musi go tutaj coś utwierdzić w przekonaniu. I teraz tak, co Was łączy bądź dzieli? Mamy tu kartę rycerza kielichów. Rycerz kielichów jest to karta mówiąca o dobrych wiadomościach. Jest to szansa na nowe uczucie, na nową miłość. Jest to karta mówiąca też, że przychodzi do nas nowe uczucie, tak? I to Was może połączyć. Ale może być to też osoba. Mężczyzna 30-40 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, więc ona tu, ta osoba może być jakimś mediatorem między Was, no bo wątpię, żeby to była osoba, która stoi między Wami. Raczej nie, raczej Wasz związek jest tutaj jakby stabilny, tylko Wasz partner boi się jeszcze tych konkretów, boi się tych deklaracji, boi się tego, być może ślubu się boi się oświadczeń, no chciałby jeszcze być wolny, jeszcze chciałby decydować o sobie, chciałby jeszcze przemyśleć wiele spraw, ale ile można myśleć, tak? Być może jest jeszcze mentalnie niedojrzały, być może boi się zakochać, bo uważa, że jak się zakocha, no to już będzie po prostu zamknięty w klatce, tak? Więc może tego się boi, ale słuchajcie, tu Wam jakieś nowe wiadomości, nowe jakieś uczucie Wam pomoże. Coś tutaj się zadzieje takiego, że będzie dobrze. I teraz tak, najbliższa przyszłość, mamy szóstkę mieczy, później mamy trójkę mieczy. I szóstka mieczy mówi nam o tym, że oddalacie się emocjonalnie od partnera. Być może macie już dosyć tutaj tego jego niezdecydowania, być może dacie sobie na razie na jakiś czas spokój. To może być jedna wersja dla jednych raków. Dla innych raków może być taka sytuacja, że po prostu na jakiś czas wyjedziecie, zrobicie sobie pauzę i nie wiem, zmienicie miejsce zamieszkania, przeprowadzicie się. Tylko to są plany, tak? Bo miecze to myśli, planowanie, więc może to być jakieś planowanie wyjazdu, podróży, zmiany pracy może na lepszą, albo po prostu odizolowanie się troszeczkę od tych emocji łączących Was z partnerem. Ponieważ dalej mamy trójkę mieczy, a trójka mieczy mówi, że osoba ma żal, o którym nie chce mówić, czy być może nosicie się tutaj z jakimś żalem, z jakimiś pretensjami, no może tego nie okazujecie, ale jednak w tym Waszym sercu jest tam jakaś zadra, jest tam jakaś drzazga, która po prostu kuje Was jeszcze i troszeczkę Was to boli, więc będziecie cierpieli przez to, gdzieś tak w połowie miesiąca jeszcze będziecie tutaj mieli o to pretensje, ale już na koniec miesiąca, początek marca, mamy kartę 10 kielichów. A 10 kielichów mówi Wam o tym, że bardzo pragniecie pełnej rodziny. Chcecie, aby ten związek zakończył się stabilizacją, a nawet ślubem. Więc moi kochani, no, wszystko przed Wami. Ja myślę, że tutaj rozmowa i takie kierowanie, troszeczkę musicie tutaj sprawy w swoje ręce, myślę, wziąć. Tylko nie dawać partnerowi do odczucia, żeby czuł się osaczony, tak? Po prostu sprytem jakimś, no bo ewidentnie, no wy chcecie tu już mieć
tą pełną rodzinę, zalegalizowaną, konkretną. Kochacie partnera, jesteście za nim, a on jakoś się boi, czegoś się tutaj obawia. No bo może jeszcze jest niedojrzały emocjonalnie, może potrzebuje jeszcze troszeczkę czasu, albo potrzebuje jakiegoś sprytnego pokierowania nim, tak? Zdarzają się osoby, które po prostu same gubią się w swoim świecie i tak naprawdę, jeżeli nie weźmiemy ich za rękę i nie poprowadzimy na odpowiednie ścieżki, to one nigdy w życiu nie podejmą żadnej konkretnej decyzji, bo będą się bały. Będą się bały tego nowego, będą się bały wejść w nowy etap życiu, w swoim życiu, ponieważ, no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś był w stanie kawalerskim i dobrze mu w tym było, a nagle ktoś go namawia, żeby jednak zalegalizować związek i zmienić całe dotychczasowe swoje życie, no bo to i w dokumentach zmieniamy, i zmieniamy w życiu swoim doczesnym, tak? No cała tutaj już jest otoczka tych zmian, wchodzimy w nowy, inny etap życia, więc niektórzy po prostu mogą tchórzyć, tak? Bać się tego i potrzebują właśnie tego takiego poprowadzenia za rękę, tak? Tak jak ten tutaj ślepie, ten starzec tutaj musi sobie oświetlić tą drogę tą latarnią, tak? Tak samo Wy musicie być tą latarnią dla swoich partnerów, tak? Musicie oświetlić im drogę, musicie ich nakierować, bo oni sami nigdy tej drogi nie znajdą. Więc Wy musicie, kochane raki, wziąć tutaj sprawy w swoje ręce. I teraz tak, karta tła, mamy 4 denary. 4 denary mówią nam o tym, że Wy kurczowo trzymacie się tego partnera za wszelką cenę i uważacie, że sobie bez niego nie poradzicie. Być może jest to takie też błędne troszeczkę, być może jesteście troszeczkę zbyt nachalni, może faktycznie ten Wasz partner widzi, że macie, no, jesteście tak zakochani, że już fiksujecie na jego punkcie. Słuchajcie, mężczyźni niektórzy uciekają od tego, oni się tego boją. Może polekceważcie ich trochę, może właśnie karty radzą, żebyście troszeczkę chłodniej ich potraktowali emocjonalnie, bo jak będziecie cały czas mówić, że Wy ich kochacie, że tak Wam zależy, no kiedy ślub, kiedy wreszcie to, kiedy tamto, jeżeli będziecie naciskać, to czasami powodujecie odwrotny skutek do zamierzonego. Czasami po prostu facet tak się przestraszy, że spakuje manetki i ucieknie po prostu. Ucieknie i później się ludzie dziwią, kobiety się dziwią, że mężczyzna znajdzie sobie kochankę, bo jeżeli taka kochanka nic od niego nie wymaga, nie naciska, on po prostu może przy niej wyluzować, nie musi o niczym myśleć, nie jest do niczego przymuszany, nie ma zakazów, nakazów, on przy niej odpoczywa, dlatego ucieka do takiej kobiety, tak? Więc kochane panie raczki, jeżeli tutaj faktycznie Wasz partner czuje się troszeczkę osaczony przez Was, przystopujcie i zobaczycie, jeżeli będziecie chłodne w stosunku do niego, zobaczycie, jak diametralnie zmieni się sytuacja. Polekceważcie go trochę, nie dawajcie tak do zrozumienia, że Wam zależy. Po prostu niech w Was wejdzie jakaś obojętność, tak? I zobaczycie, jak to się wszystko fajnie zakończy. Dobrze, już prawie straciłam głos, ale jeszcze myślę, dam radę zrobić jedno pytanie dla wagi. Kochani, dopowiemy sobie kilka kart. Z Waszej strony, no chyba, że to jest strona Waszego partnera, tak? Ale z Waszej strony tutaj widzę, że Wy bardzo chcecie być z tym, z Waszym partnerem i robicie wszystko, żeby z nim być. Przepraszam, ale musi światełko się palić. Tylko tutaj o, wymianę zrobimy. Więc troszeczkę przystopujcie. Ja najpierw zobaczę, o co tu chodzi z tym pustelnikiem. Dlaczego on tak po prostu izoluje się, ucieka od tematu. Ucieka od tematu tej rodziny, tej konkrety, tej deklaracji, tego ślubu. Widzicie, chodzi ewidentnie o ślub. Chodzi o to szczęście rodzinne, to co wychodzi Wam na koniec kart, tak? On, ma czaszki w oczach, jak o tym myśli. On jeszcze chce to przemyśleć, przeanalizować. No pustelnik jest to bardzo mądra osoba. Być może, słuchajcie, on chce tak to przemyśleć, tak to wszystko przeanalizować, żeby po prostu być pewnym, tak? Żeby później nie żałować, żeby później nie było rozwodów, żeby później nie było jakichś wymówek, żeby nie było jakichś niedomówień. On chce po prostu sam ze sobą wszystko dokładnie przemyśleć, tak? I to chodzi właśnie o założenie tej rodziny. O co chodzi z tym księżycem w sercu? Widzicie, kochani, powtórzyła się dziesiątka kielichów. Tarot jest niesamowity. Proszę wyjaśnienie księżyca w sercu. Królowa mieczy. Królowa mieczy. Królowa mieczy mówi o tym, że szukamy kogoś na wzór matki, ewentualnie starszej kobiety od siebie, takiej, która właśnie nas poprowadzi. Więc być może tutaj Wy powinniście, kochane raki, zmienić postępowanie. Musicie być sprytne
I musicie po prostu znaleźć lekarstwo na tą chorobę, która tutaj toczy waszego partnera, tak? Nie naciskajcie, tylko sprytnie po prostu bądźcie mądrymi partnerkami, tak, żeby po prostu on się nawet nie zorientował, kiedy będzie przed ołtarzem stał. Dobrze, i jeszcze proszę o wyjaśnienie tej dziesiątki kielichów. Król mieczy. No król mieczy to jest po prostu sędzia, jest to prawnik, jest to notariusz, czyli ktoś tutaj na wysokim stanowisku, no ktoś śluby daje, tak? Jakiś urzędnik tutaj państwowy. Dobrze, i jeszcze tego rycerza kielichów. Być może to być też ślub właśnie z mężczyzną, 45 lat wzwyż. I słuchajcie, dlatego może on się boi zakochać, bo on już w przeszłości był poraniony. Może on jest wdowcem albo rozwodnikiem. Być może po jakimś nieudanym związku jakaś kobieta go zraniła i dlatego on teraz wszystko chce dokładnie jeszcze raz przemyśleć, bo boi się wejść w nowy związek, bo jest poraniony. I tu może chodzić właśnie o tego mężczyznę. Z trygonu powietrza, przepraszam, bliźnięta waga wodnik po 45 roku życia. Bardzo inteligentny, mądry, na wysokim urzędniczym stanowisku, sędzia, prawnik, policjant, adwokat, notariusz. I mówię, bardzo doświadczony przez życie, po jakimś złym związku, tak? Poraniony, po przejściach. I może po prostu dlatego wy, kochane, musicie, nie możecie tak naciskać na niego, bo on wtedy się przestraszy i ucieknie, bo powie, że znowu jakaś baba chce go usiedlić i on się zakocha, otworzy serce, a ona go skrzywdzi. Nie, musicie, kochane, raki sposobem gdzieś. Bo taka osoba poraniona, to ona założyła na siebie pancerz, taką skorupę. I ona może być zewnętrznie taka chłodna, zimna, niemiła, oschła, zgryźliwa, tak? Ale tam gdzieś głęboko tli się jeszcze ogień tej miłości, tylko on jest tak malutki, że złym postępowaniem jeden zły krok i ten ogień zgaśnie. A wy musicie tak pomalutku podsysać ten ogień, żeby tutaj wielkie ognisko zapłonęło w jego sercu, tak? A nie mały ognik mniejszy od tej świeczki. Musicie tak delikatnie, dyplomatycznie i po prostu mądrze podejść do tej osoby. No tak mi się tutaj wydaje. Wiadomo, że to nie będzie dla wszystkich, ale tak mi się tutaj wydaje, że to tak powinno być. Że to jest jednak, wasz partner jest poraniony, dlatego on jest taki po prostu niezdecydowany. I rycerz kielichów, mamy tutaj szóstkę buław, czyli to jest po prostu sukces, tak? Czyli uda wam się te uczucia tutaj zdobyć u tego partnera. Przyjdzie ta miłość, przyjdą te dobre wiadomości, osiągniecie cel i po ciężkiej bitwie, tak? Bo szóstka buław to mówi o zwycięstwie, ale po ciężkiej bitwie, gdzie naprawdę musieliście się zmagać, musieliście walczyć. I wy, kochane raki, musicie walczyć o ten związek, o tego waszego partnera, żeby go nie spłoszyć taką nachalnością, tym naciskiem na założenie tej rodziny, na ten konkret, żeby się określił. Tylko dyplomatycznie, pomalutku, cierpliwie, sprytnie, tak go mówię, zakręćcie, tak żeby on nawet nie wiedział, kiedy będzie już waszym mężem i jeszcze mało tego, będzie z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Więcej już wam nic nie dopowiem. Zobaczymy, co się w marcu wydarzy. Teraz proszę o wsparcie anielskie dla moich raków. Zobaczymy, co tam u naszych raczków, aniołki chcą powiedzieć, jeszcze dopowiedzieć do tego wszystkiego. Przywoływanie twojej bratniej duszy. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają wam się połączyć. Tak, kochane raczki, czyli wyobrażajcie sobie, że wasz partner was przytula, mówi czułe słówka, że jesteście razem, że jesteście uśmiechnięci, że jesteście szczęśliwi, że miło spędzacie ze sobą czas i zobaczycie, jak zaczną się cuda dziać w waszym otoczeniu, ponieważ pozytywne myślenie, wibrowanie na wysokich częstotliwościach, posiadanie doskonałego humoru, nastroju powoduje, że cała energetyka w naszym otoczeniu się zmienia. I szczęśliwe momenty, chwile, fantastycznych ludzi przyciągamy do siebie i nasz świat, nasze życie zaczyna się zmieniać i kreować według naszych tutaj myśli, tak? A jeżeli będziemy ciągle zdołowani, będziemy płakać, będziemy myśleć, że nam się to nie uda, że na pewno z nim nie będę, wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Wszechświat zrealizuje wszystko doskonale to, co będziecie chcieli sobie w głowie myśleć, tak? Więc myślcie pozytywnie.
Włączcie fajną muzykę, przeczytajcie ulubioną książkę, poprawcie sobie humor oglądając stare albumy ze zdjęciami. Wibrujcie na wysokich częstotliwościach i bądźcie w doskonałym nastroju, a zobaczycie cuda w Waszym życiu. Kochani, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i teraz przechodzimy już do naszych singli. Teraz nasze samotne raczki. Co tam u Was? Już patrzymy. Proszę o przesłanie odnośnie miłości dla wszystkich samotnych raczków na luty 2019. Samotne raki, luty 2019. Przełożymy. I już patrzymy. Co tam się wydarzyło w Waszej przeszłości, że jesteście sami? Pustelnik, no tak. Byliście sami, ale to już była przeszłość. Aktualna teraźniejszość. Wow! Diabeł. No, żeby to się nie skończyło źle, ale zaraz zobaczymy, co dalej. I najbliższa przyszłość. Ślub. Ale w tle trzy miecze. I zobaczcie, kochani, jaki tarot jest niesamowity. Trzy miecze, czyli byliśmy samotni, ale przez cierpienie dochodzimy do szczęścia, tak? Cierpienie to są te trzy miecze, jakieś żale, jakieś po prostu pretensje. Trzy miecze to też jakieś właśnie historie, o których nie chcemy mówić, tak? Coś, co się wydarzyło być może w przeszłości. I teraz tak, mamy tego diabła i zobaczcie, co tutaj jest na tej ilustracji. Mamy parę kochanków w gorącym, namiętnym uścisku. Ogień płonie, namiętność, ale zobaczcie, jak ta róża ich kole. Czyli to jest taka miłość poprzez cierpienie, tak? To może być chora miłość, to może być toksyczna miłość, jakiś niezdrowy związek. Kochani, uważajcie, bo diabeł to jest taka karta, która nas kusi. To jest też karta koziorożcowa, więc może to się dotyczyć też osoby, którą poznacie spod znaku koziorożca. Na pewno jest to karta namiętności, na pewno jest to karta takiego ostrego romansu, głównie na podłożu seksualnym. Ale to może być karta mówiąca też, że jesteśmy uzależnieni od drugiej osoby i tak kochamy, że po prostu jest to chora miłość, tak? Że jest to niezdrowe, nienormalne, jesteśmy zazdrośni, jesteśmy przewrażliwieni na punkcie drugiej osoby, jesteśmy uzależnieni od niej, czy to finansowo, czy to mentalnie, czy to właśnie uczuciowo. Nie wyobrażamy sobie świata bez tej osoby, tak? No i najbliższa przyszłość jest to szczęśliwa rodzina, zaspokojenie emocjonalne, tak? Ale może być ciężko, kochani, może być ciężko, bo któraś ze stron może być niezadowolona z tego związku. Któraś ze stron może za bardzo naciskać, któraś może próbować manipulować. Jesteśmy po prostu związani na siłę z tą osobą, tak? No ale ogólnie wszystko dobrze się skończy, bo będzie ślub, będzie tutaj pełnia taka rodzinnego szczęścia. Jeszcze sobie dopowiem tego diabła. Zobaczymy, co ten diabeł tu nam chce powiedzieć. Czy to chodzi o jakąś osobę, czy to właśnie chodzi o taki chory związek, no takie chory z miłości, uzależnienie takie, no. No, widzicie? Siódemka mieczy. Czyli może tu chodzić o zazdrość. Ja bym to powiedziała, że to jest zazdrość i no, jakaś nieuczciwość, tak? I dlatego te trzy miecze, no siódemka mieczy jest to karta czegoś ukrytego, oszustwa, kłamstwa, zdrady, unikania odpowiedzialności, okradania kogoś z uczuć, tak? Więc kochani, uważajcie, no mimo wszystko dobrze się tutaj kończy, ta dziesiątka kielichów jest, ale ja bym tu na Waszym miejscu uważała na zdradę. Uważajcie na zdradę.
Dwa denary. Dwa denary mówi, że będzie raz tak i może być wybór. To jest wybór. Będziecie się zastanawiać, ale myślę, że dobrze wybierzecie. Albo będziecie wybierać pomiędzy dwoma osobami, tak? Też tak może być. Dobrze, kochani, zobaczymy, co jeszcze aniołki mówią. Proszę o wsparcie anielskie dla samotnych raczków. To może być ten jedyny. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. Widzicie, kochani? To jest ten partner, tylko nie przeginajcie troszkę, dobrze? Albo wy, albo on. Żebyście nie były takie zaborcze w tej swojej miłości, bo mówię, same osoby, które lubią taką ostrą jazdę, przechodzącą od bólu do rozkoszy, ale no to nie o to tutaj chodzi. Uważajcie na zdrady, żeby ktoś was tutaj nie poranił, ewentualnie żebyście wy kogoś nie poranili. Wy na pewno będziecie z kimś i to się zakończy ślubem, zakończy się rodziną, tak jak chcecie, ale może się to przetoczyć przez jakieś cierpienie, tak? Cierpienie, coś kosztem czegoś, coś tutaj was zaboli, jakieś być może uzależnienie jesteście od tej osoby, nie widzicie, no jesteście tak zakochani, że nie widzicie świata poza tą osobą, tak? Tylko pamiętajcie, żeby tej osobie nie sprawić bólu i myślę, żebyście byli szczerzy w stosunku do tej osoby, tak? Nie przeginać, nie przekłamywać rzeczywistości, nie urajać sobie czegoś w głowie na wasz sposób, tylko patrzcie na uczucia też drugiej osoby. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Widzimy się na czytaniach ogólnych na marzec. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, za łapki w górę, subskrypcje. Życzę wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości, dużo szczęścia, dużo wspaniałych chwil. Pamiętajcie myśleć pozytywnie, kreujcie swoją rzeczywistość, tak? W pozytywnych barwach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.